Cześć, witam Was na kolejnej sesji. Tym razem o bardzo wdzięcznym tytule Uczy, Bawi, Waliduje. Od samego początku, gdy tylko usłyszałem ten pomysł chłopaków na taki właśnie tytuł sesji, bardzo mi się on spodobał, bo wydaje mi się, że znakomicie opisuje ten system, który chcemy Wam dzisiaj przedstawić, czyli o różnych obliczach Security Validation, właśnie z naciskiem na być może te pierwsze fragmenty, czyli Uczy i Bawi. Mamy przed sobą godzinę, w związku z czym pozwoliłem sobie przygotować krótki plan gry, jak się bawić, to bawić. Na początku oczywiście zaczniemy sobie od wprowadzenia, dlaczego w ogóle warto o czymś takim jak Security Validation rozmawiać. W końcu macie tyle systemów, które mają was chronić, a dzisiaj będziemy mówili o systemie, który sam stricte z siebie przed niczym nie chroni. On nie blokuje, ale pomaga nam ocenić to, jak działają te systemy, które mają to robić w waszym środowisku. Po tym krótkim wprowadzeniu przejdziemy sobie do opisu naszego placu zabaw. Jak zdążycie zauważyć, tutaj inżynierowie Pasusa naprawdę wykonali świetną robotę i przygotowali bardzo fajne środowisko demo. I w tym demo również znalazł się nasz komponent pod tytułem Mandiant Security Validation. Po czym przejdziemy sobie właśnie do tego demo. Konrad pokaże wam, jak wygląda to z perspektywy SOC-a, który chce sprawdzić, jak dobrze radzimy sobie z danymi zagrożeniami. Na koniec podsumujemy to wszystko i pokażemy, jak można ten system fajnie wykorzystywać właśnie w kontekście nauki, zabawy i samej walidacji. No właśnie, więc po co w ogóle mówimy o czymś takim jak Security Validation? Powodów jest co najmniej kilka. Pierwszy taki, który chciałem tutaj podkreślić, to jest to, że założenia bywają złudne. I tutaj widzicie takie cztery założenia, które moim zdaniem opisują taki obecny stan cyber security, bo na nich bazujemy. Pierwsze z nich jest szczególnie interesujące. Wydaje nam się, że systemy działają tak, jak nam vendor mówi. I tutaj to brzmi trochę kuriozalnie z ust vendora, jakby nie patrzeć. Natomiast sami wiecie, że prezentacje przyjmą wszystko, potem nie zawsze się to odbija i odzwierciedla w rzeczywistym systemie. Jeżeli ta niezgodność nastąpi, no to już mamy pierwsze założenie, które jest błędne i które implikuje wszystkie inne konsekwencje. Z drugiej strony możemy mieć najlepszy system. Chcielibyśmy zakładać, że on jest wdrożony i skonfigurowany w sposób optymalny, że stoi we właściwym miejscu, że jego polityki odpowiadają naszym oczekiwaniom, że wreszcie one odzwierciedlają to, jak nasza firma, nasza instytucja chciałaby być chroniona przez dane rozwiązanie. Z tym też bywa różnie. Czasami działamy na ustawieniach tak zwanych out of the box. Czasami coś pójdzie nie do końca zgodnie z planem wdrożenia. Bywa różnie. To założenie też potrafi być bardzo złudne. Trzecie założenie. Jeżeli nawet mamy idealny system, który działa tak, jak wam powiedziano, jest on skonfigurowany tak, jak wam powiedziano i to jest dokładnie ten stan, którego byście oczekiwali, no to pozostaje jeszcze człowiek. Na koniec zawsze jest człowiek i wasze zespoły, czy to SOC-owe, czy generalnie rzecz biorąc zespoły bezpieczeństwa, chcielibyśmy, żeby te osoby rozumiały procesy, żeby te procesy były efektywne, żeby dobrze interpretować zdarzenia, co też po pierwsze w dobie pracy zdalnej jest utrudnione, a z drugiej strony od lat borykamy się z takim wspólnym wyzwaniem, jakim jest na przykład rotacja pracowników, tak? Jedni przychodzą, drudzy odchodzą. Ciężko nad tym wszystkim zapanować. Czwarte założenie, jak mamy już to wszystko poukładane, to jeszcze dochodzi taka szara codzienność, którą naznaczają ciągłe zmiany. I chcielibyśmy, żeby te zmiany zawsze prowadziły nas w tym lepszym kierunku. Czyli żeby innymi słowy każda zmiana przynajmniej nie psuła, a najlepiej jeszcze, żeby podnosiła nasz poziom bezpieczeństwa. I te cztery powody są tymi punktami wyjściowymi, od których chciałem zacząć. Z drugiej strony, dlaczego mówimy o Security Validation? Bo mamy teraz do czynienia z dociekliwymi pytaniami. Na pewno wielkim sukcesem całego cyber community w Polsce i w ogóle jest to, że na pewno cyberbezpieczeństwo jest już w świadomości zarządu. To nie jest tak, że musimy się tam przebijać jakimiś inicjatywami. Wręcz przeciwnie. Teraz te osoby, które zarządzają firmami, zaczynają zadawać różne pytania. Takie naturalne z ich perspektywy. Czyli jeżeli już inwestujemy w cyber security, no to właśnie, jak bezpieczni jesteśmy? Z drugiej strony, jak padnie odpowiedź oczywiście tak, no to chcielibyśmy zobaczyć, czy poprawiamy to bezpieczeństwo, skoro nasze budżety na to idą, to chcielibyśmy zobaczyć, jak są spożytkowane.
Jak już mówimy o poprawie, no to ciężko jest ją zmierzyć, tak? Wam jako bezpiecznikom jest ciężko pokazać ten efekt waszej pracy, zwłaszcza kiedy incydentu brak, no bo nie wiadomo, czy go brak, bo tak dobrze pracujecie, a z drugiej strony, o czym możemy nie wiedzieć, tak? Ponieważ trafiają te wszystkie rzeczy związane z cyber security i różnymi breachami na nagłówki, i czy to portali specjalistycznych, czy też dostępnych takiej do publicznej wiadomości, to pojawia się kwestia, czy my jesteśmy przygotowani na ten rodzaj ataku i co zrobić, żeby to, co już posiadamy na pokładzie, zoptymalizować i wykorzystać po prostu lepiej. Teraz trzecim elementem, dlaczego warto o security validation rozmawiać, to jest często wszelkiego rodzaju tematyka compliance'owa, tak? Mamy narzucone regulacje, które oczekują od nas spełnienia określonych wymagań. Z tym, że tego typu podejście, oczywiście ono jest niezbędne, ale ma swoje konsekwencje. Zwykle tam dominuje podejście tak zwane checkboxowe, czyli sprawdzamy, czy dany system jest na pokładzie. I to jest pierwszy element takiego audytu. Natomiast my chcielibyśmy, żeby oprócz takiego podejścia checkboxowego podejść też pod kątem efektywności tego, co posiadamy, czyli jak dobrze ten system u nas się sprawuje. I teraz dlaczego sama obecność rozwiązania nie równa się od razu efektywności? No pewnie się domyślacie, tak, ale przejdźmy przez te takie podstawowe elementy, które możemy wymienić. No to wiadomo, że ciężko jest dosłownie w każdym audycie uwzględnić kwestie konfiguracji i optymalizacji tego, jak ona dobrze działa, czy też podejść do tematu aktualności systemów. Jak wiadomo, audyty nie są przeprowadzane codziennie, w związku z czym ich dane są dobre na dzień wykonania. Z drugiej też strony ciężko w takim audycie jest uwzględnić wszystkie zmiany, które same systemy przechodzą, czyli nowe silniki, może jakieś opcjonalne elementy, nie zawsze nawet wiemy o ich istnieniu. No i ta konfiguracja i umiejscowienie w sieci. To wszystko sprawia, że nie zawsze sama obecność od razu będzie znaczyła efektywność. Na koniec trochę tak jest, że w cyberświecie no, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kontrolujemy. Że kontrolujemy i sprawdzamy, więc po takim wstępie ja zwykle tutaj spotykam się z takim naturalnym skojarzeniem, co robimy dzisiaj, czyli właśnie audytujemy i to jest oczywiście element numer jeden zawsze obecny, a właściwie prawie zawsze. Bardzo często też odnosicie się do takich terminów jak wykonywanie pentestów, czy też ćwiczeń red teamowych. I to wszystko jest jakby, ma nas uspokoić, może zapewnić o tym, że te systemy działają poprawnie i jest potrzebne. No i ten ostatni element, który pojawia nam się już co najmniej od kilku lat, to są właśnie systemy klasy BAS. No ale jak wiadomo, na rynku zawsze będzie różnorodność tych systemów, zwłaszcza teraz, kiedy one naprawdę pączkują bardzo szybko, więc pozwólcie, że przejdziemy sobie teraz przez podstawy tego, jak robimy to w FireEye, jak robimy to w Managed Security Validation. Tylko gwoli wyjaśnienia, tutaj Konrad bardzo często używał tej starej nazwy, czyli Verodin. To jest tożsame rozwiązanie, po prostu rebranding, tak tylko informacyjnie. Więc jak wygląda nasz plac zabaw? Zobaczyliście schemat laba. Teraz przejdźmy trochę bardziej wysokopoziomowo, no bo ten lab to jest dość specyficzny układ, który stworzyliśmy na potrzeby dzisiejszego spotkania. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli przyjmiemy sobie jakąś ogólną taką architekturę, nie każdej, ale w większości środowisk sieciowych, to na pewno możemy sobie wyróżnić takie elementy jak poszczególne strefy, zony pod sieci po prostu, w których znajdują się urządzenia różnego przeznaczenia, tak? Strefa serwerowa, strefa użytkowników, DMZ i tak dalej, i tak dalej. Na pewno na tej ścieżce, przez którą przebiega transmisja między tymi urządzeniami a światem zewnętrznym, znajdują się wasze systemy bezpieczeństwa, tak? Różnego rodzaju. To może być FireEye, to może być też szereg innych vendorów i na pewno jest. Te wszystkie elementy tam się znajdują po to, żeby was chronić. Teraz my wchodzimy w to środowisko z naszym rozwiązaniem z dwoma komponentami na dzień dobry. Pierwszy z nich, który już widzicie, to jest ta konsola zarządzająca, Director. To z niej jakby wydajemy polecenia, co chcemy zweryfikować, a jak to zrobić do tego, żeby było to możliwe. Drugim komponentem, który jest bardzo istotny w naszym całej układance, to są tak zwani aktorzy. To też słowo dzisiaj już padło, więc wyjaśniając, aktorzy to będą kawałki software'u, które oczekują na wasze instrukcje. I tutaj pierwsza uwaga jest taka, że jak widzicie, pokazywałem schemat środowiska
całkowicie produkcyjnego, no bo najbardziej miarodajne jest mierzyć waszą produkcję i pokazywać wam to, jak dane środowisko zachowuje się właśnie w konfiguracji produkcyjnej, a nie jakiejś labowej postawionej zupełnie z boku. I to zapewniamy, czyli jesteśmy w stanie testować wasze środowisko w sposób bezpieczny. Jeżeli ktoś będzie miał co do tego jakiekolwiek wątpliwości, to jestem w stanie dostarczyć pełen opis tego, jakie środki są powzięte, żeby to bezpieczeństwo zapewnić. Na razie musicie mi uwierzyć. Mam nadzieję, że będę mógł to kiedyś udowodnić. Idziemy dalej. Lokujemy aktorów w waszej infrastrukturze w różnych miejscach. Plusem jest to, że rola każdego aktora, który oczekuje na instrukcję, jest w pełni definiowalna i elastyczna. To znaczy funkcja tak zwanego atakującego i ofiary, ona może być dynamicznie zmieniana. W jednym scenariuszu nawet ten sam element pod tytułem aktor może raz odgrywać rolę właśnie atakującego, raz ofiary, w zależności od tego, jak będziecie widzieli cały ten scenariusz. Więc jak mamy aktorów rozmieszczonych w waszym środowisku, no to kolejnym elementem jest wydanie im polecenia, na przykład jakiegoś transferu pliku pomiędzy punktem A i punktem B. Niech to będzie aktor, który jest umieszczony na zewnątrz naszej sieci, żebyśmy zasymulowali sobie ten pierwszy initial access, initial infection na przykład. Jeżeli jesteśmy w produkcji, to na pewno ten ruch będzie przechodził przez wasze systemy produkcyjne. I to jest pierwszy element, który my sprawdzimy, czyli czy ta akcja była skuteczna, czy ją się udało wykonać, czy być może coś zatrzymało ją po drodze. I tu się pojawia druga bardzo ważna rola aktora, dyrektora, oprócz tego, że wydaje polecenia, to jeszcze zbiera wyniki. I wyniki są zbierane nie tylko z naszych komponentów, czyli z aktorów, ale także z waszej infrastruktury, czyli to, co robimy, wdrażając tego rodzaju system, to jest integracja z waszymi tak zwanymi security controls. Dwuetapowa, bo robimy to bezpośrednio, a kluczowym jest ten temat przewodni dzisiejszego spotkania, czyli właśnie SIEM, bo umówmy się, jeżeli macie na pokładzie, a zapewne macie kilkanaście systemów, to SIEM jest tym waszym oknem, które pokazuje wam, co dzieje się w całym środowisku i informacje tam zawarte są dla nas kluczowe. Trochę bardziej szczegółowo, co jeszcze robi dyrektor? Dyrektor ma zadanie oczywiście przechowywać bibliotekę zdarzeń, no bo możecie się zastanawiać, okej, okay, no mamy narzędzie do wykonywania testów, ale co właściwie mamy testować? O tym już częściowo tutaj Konrad wspominał, pokazując wam jeden ze scenariuszy, tak, na przykładzie Ryuka, gdzie mieliśmy zaimplementowane wszystkie fazy od wysłania maila, przez pobranie pliku, przez zaszyfrowanie może na koniec. I tak to właśnie wygląda, że dostarczamy tą treść dla was, którą możecie wykorzystywać out of the box. Natomiast platforma jest otwarta. Ona umożliwia zarówno edycję tych istniejących akcji, ale też tworzenie wam własnych. Więc jeżeli, nawiązując do tego, że macie zespoły red teamowe czy pentesterskie, to narzędzie im się spodoba, bo będzie umożliwiało no właśnie skorzystanie z istniejących wzorców, ale też dodanie swoich elementów, być może całkowicie customowych, a dzięki temu wykonywanie tego samego co dzisiaj, natomiast z efektem skali, bo odpadnie im cała ta praca przygotowawcza do takiego ćwiczenia, które chcieliby wykonać. Integracja to też jest sprawa bardzo otwarta. W 99% ta integracja będzie zachodziła za pomocą API do danego systemu. Tutaj widzicie pewien podzbiór tych systemów, w którymi potrafimy się integrować. Natomiast zawsze, ale to zawsze, mamy możliwość też wykonać integrację tak zwaną dwustopniową, czyli wyciągnąć te informacje ze SIEM-a. Jeżeli macie jakiś stary system, który wysyła informacje do SIEM-a, będziemy w stanie je stamtąd wyciągnąć. I jeszcze tylko dwa słowa, zanim samo demo rozpoczniemy. To jest kwestia aktorów, bo tutaj też pojawia się takie naturalne pytanie, czym to właściwie jest. Więc tak jak powiedziałem, to są kawałki software'u, ale o różnym przeznaczeniu. Takie dwa podstawowe, które chciałbym tutaj wymienić, to jest aktor typu endpoint i aktor typu network. Naturalnie network to jest aktor, który został stworzony dla wszelkich czynności, wszelkich akcji, operacji, które będziemy wykonywali w naszych scenariuszach, które zakładają transfer bądź odbiór ruchu sieciowego, tak? Nie rozróżniamy tej klasy systemów, które będziemy testować. Aktor jest uniwersalny, tylko kwestią jest, gdzie go umieścimy, tak żeby dany system zobaczył tą akcję, którą wykonujemy. No i trochę inaczej jest z endpointem, bo jednak jest to trochę inny świat. Aktor endpointowy jest po to, żebyście mogli pójść krok dalej i na przykład na samym systemie operacyjnym wykonać pewne operacje związane z jakimiś komendami CLI-owymi, czy też odpalaniem CMD i tak dalej, i tak dalej. Więc stąd to rozróżnienie na dwa typy aktorów. Aktor typu endpoint, aktor typu network. Dodatkowo, to też jest użyte w dzisiejszym scenariuszu, tak zwany email theater, który umożliwi nam dodanie do tego całego łańcuszka zdarzeń po
prostu wysyłanie, odbieranie maili. Prosta rzecz, ale też potrzebna, żeby cały ten kill chain mógł być uwzględniony. I na koniec jeszcze chciałem wspomnieć o ostatnim typie, bardzo istotnym, który też nas fajnie wyróżnia. To jest tak zwany protected theater. No bo możecie teraz mieć kolejne pytanie, a co z atakami, które tak naprawdę psują bardzo mocno naszą infrastrukturę. Jest ich cały szereg też w tym systemie dostępnym i właśnie po to jest stworzony tak zwany protected theater, który umożliwi nam odpalanie ataków destrukcyjnych. Tego na demo nie uwzględniliśmy, natomiast jest to jak najbardziej możliwe. Mamy tam podwójną warstwę izolacji i dzięki temu możemy szybko przywracać też to środowisko do działania. I to tyle mojego wstępu, żeby rozjaśnić, jakie komponenty za chwileczkę zobaczycie. Teraz chwilka przerwy i w następnej części Konrad pokaże wam, jak ten scenariusz oparty na Ryuku zadziałał w połączeniu z różnymi systemami, które też w tym demo wrzuciliśmy. Cześć, to znowu ja. I teraz zobaczymy sobie to, co widzieliśmy tak naprawdę w pierwszej sesji, czyli na chwilkę ja podpinałem się już tutaj do SIP-a, żeby sobie tak naprawdę odpalić cały ten kill chain, żebyśmy mieli zdarzenia zarówno w SIEM-ie, żebyśmy mogli je przekazać dalej do systemu SOAR. Ale teraz zobaczmy po stronie walidatora, jak to rzeczywiście wyglądało. Ja może zrobię taką szybką retrospekcję, bo Marcin pokazał wam, jak wygląda system i jakich komponentów się składa. Ale zobaczcie, tak naprawdę na cały system składają się różnego rodzaju aktorzy. W tym momencie zalogowani jesteśmy do dyrektora, który tymi aktorami zarządza. Aktorów możemy mieć kilka rodzajów. W naszej infrastrukturze jest 3 aktorów sieciowych. Są to tak naprawdę OVF-ki, które możemy sobie wrzucić spokojnie na ESX-a. Mają kilka interfejsów. Jeden interfejs służy zawsze do zarządzania, drugi interfejs służy do tego, żeby generować sobie na nim różnego rodzaju zdarzenia. Możemy sobie ustawiać je w różnych strefach. Jeden jest w strefie internetowej, drugi jest w strefie DMZ-owej, trzeci imituje nam desktop usera, jest w strefie tak naprawdę LAN. Są oni podłączeni, na przykład aktor numer 1 podłączony jest bezpośrednio z naszym serwerem pocztowym wystawionym w labie, dlatego jesteśmy w stanie na nim na przykład generować maile, czyli kampanie, które używają akcji phishingowych. Możemy uruchomić sobie z aktora 1 i taki mail zostanie przerzucony przez serwer pocztowy oraz przez wszelkiego rodzaju systemy, które z takiego serwera pocztowego czerpią informacje, czyli na przykład systemów antyspamowych, czy jakichś systemów APT dla maila. No i tak jak Marcin wspominał, mamy agentów, których możemy zainstalować sobie na różnego rodzaju systemach operacyjnych. My mamy wrzuconego jednego aktora bezpośrednio na AD, drugiego na Windows, na endpointa z Windowsem 10. Tych aktorów możemy mieć więcej i tak naprawdę nie nazywamy ich nigdy ani ofiarą, ani atakerem, to jest po prostu aktor. On w różnego rodzaju pracach, w różnego rodzaju akcjach, scenariuszach czy ewaluacjach będzie wykorzystywany w różne sposoby. Jednego razu może być ofiarą, czyli tak naprawdę tak jak nasz Windows 10 mógł zostać, na niego zostały pobrane pliki z emoty czy z trickbotem, a następnie mógł dostać bezpośrednio paczką Ryuka. Następnym razem tak naprawdę on będzie skanował sieć, on będzie wysyłał payload, on będzie lokalnym przyczółkiem atakującego, zależnie od tego, jaki sobie scenariusz ustalimy. Środowisko automatycznie rozrysowuje nam mapkę, pokazując nam, jak takie połączenia wyglądają. Mamy sobie tutaj desktopy, mamy sobie aktora, który sobie siedzi w sieci LAN-owskiej, mamy sobie tutaj Windows 10, mamy DMZ, w którym siedzi sobie drugi aktor i nie ma komunikacji z nimi, ale znowuż poprzez internet możemy się z nim komunikować i pokazuje nam również integrację. Z jednej strony mamy integrację z AX-em, z drugiej strony mamy integrację z NX-em. Jeżeli tych integracji byłoby więcej, one wszystkie będą tutaj widoczne i to jest bardzo istotne, ponieważ tutaj, gdzie jesteśmy zintegrowani,
automatycznie poprzez API dyrektor ma wgląd w to, czy w danym scenariuszu pojawiły się jakieś alerty. No i teraz zobaczcie, jak to wygląda. Ja wrócę sobie do joba. Job to jest tak naprawdę ten element, który został odpalony jako scenariusz. Tych scenariuszy mamy tak, jako pojedyncze akcje, czyli to jest na przykład, nie wiem, skanowanie portów, czy uruchomienie jakiegoś dropera, czy na przykład, nie wiem, rekonesans środowiska AD. Mamy evaluations. Evaluations są już z bardziej złożonymi sekwencjami i mamy pełne scenariusze. No my na potrzeby dzisiejszego spotkania stworzyliśmy scenariusz, który bezpośrednio jeden do jednego odwzorowywał tego killchaina, którego prezentowałem na samym początku, związanego z atakiem Ryuk. Czyli najpierw mieliśmy phishing mail, następnie odpalony dokument z pakietu Microsoft Office, uzbrojony w makro, który pobierał sobie dropera, pobierał sobie emotę, pobierał sobie trickbota. Trickbot rozpoczynał najróżniejszego rodzaju akcje typu skanowanie środowiska, próbę podkradzenia poprzez mimikacja z Elsasa, następnie pobierał sobie jakieś informacje z AD, wszystko wysyłał do Command and Control, na samym końcu tak naprawdę mogła nastąpić detonacja Ryuka. Nie uruchamialiśmy tutaj właśnie Protection Threat'a, czyli nie robiliśmy tych akcji destrukcyjnych, które mogły spowodować na przykład zaszyfrowanie jakiejś stacji. Można to tak naprawdę włączyć w każdej chwili, jest to dodatkowy komponent systemu do postawienia w parę chwil. Ale zerknijmy sobie już na nasz scenariusz, na naszego joba, który został wykonany. Jest on podzielony na kilka akcji. Tutaj mamy podsumowanie, do którego wrócimy sobie na sam koniec, bo jest to bardzo istotne. Zobaczcie, jak to w żywym środowisku, nie zawsze jest tak, że wszystko idzie super poprawnie. Mamy pierwszą akcję, phishing mail. Widzimy ją oznaczoną jako mist, tak? Czyli patrzcie, mamy no block, ogólnie cała infrastruktura ustawiona jest no block. NX, AX oraz HX są wyłączone z funkcji prevent, a one są tak naprawdę ustawione tylko w funkcji detect. Mamy więcej zdarzeń tak naprawdę na SIEM-ie pochodzących bezpośrednio z samego systemu operacyjnego. To było tylko i wyłącznie to założenie. Mogliśmy je włączyć równie dobrze na funkcję block. Mielibyśmy wtedy logi bezpośrednio z samych akcji zatrzymania na tych urządzeniach, ale wtedy nie wykorzystywalibyśmy tak naprawdę Sysmona i Universal Forwardera z plankowego, no bo te akcje nie odbiłyby się już na systemie operacyjnym. Dlatego taką decyzję podjęliśmy. Były funkcje w formie detect. Nie ma to znaczenia dla tego systemu, on by widział zarówno z jednego, jak i z drugiego źródła. Pierwsza akcja, mail, jest niewykryty. Widzimy sobie w descriptions, co zostało zrobione, widzimy sobie logi z tego maila, widzimy, że ten mail dotarł. Moglibyśmy się wlogować tak naprawdę na serwer pocztowy i sobie na niego zerknąć, no ale trudno. No mamy akcję, która została wykonana, maile zostały dostarczone, nie ma. Mamy plik, widzimy plik, który został użyty przy tej akcji, nie mamy detekta. Mamy następną akcję. W momencie odpalenia mamy uruchomienie tego scenariusza, czyli malicious file download trickbot. Robimy sobie download trickbota. Tutaj widzicie tak, bloka nie ma, ale mamy 6 eventów. Eventy możemy sobie jak najbardziej rozwinąć i zobaczyć źródła, z których one pochodzą. Mamy informację, w Splunku został wykryty alert, został podniesiony na table event dwukrotnie. Widzimy komunikację między SOSIP i naszym Splunkiem. Mamy również informacje z FireEye'a. Widzimy, że zostały wykryte binarki, został alert podniesiony. I to dobrze, ponieważ ten scenariusz w takim bądź razie zaobserwował, że na etapie wysyłki maila nie mieliśmy detekcji. Na etapie zrzucenia już malicious file nasze systemy bezpieczeństwa coś zaobserwowały. Tak? Mamy te eventy wykryte. Możemy przejść sobie do trzeciego etapu. Tutaj również mamy detection, mamy alerty, mamy pewne rzeczy, które zostały wykryte.
teraz TrickBot dobierał sobie swoje moduły. To jak TrickBota możecie sobie przeanalizować, no ale to możemy sobie wyobrazić to samo co Meterpreter. Tak? Meterpreter również ma swojego rodzaju moduły. Jeżeli chcemy sobie na Meterpreterze uruchomić Mimikatza, to sobie wgrywamy moduł. Jeżeli chcemy sobie zrobić get system, to dogrywamy moduł. I tak naprawdę TrickBot wpadając komunikuje się z Command and Control standardowo w określonych odstępach czasu i dobiera sobie polecenia, wysyłając na przykład informację. OK, wpadłem na stację Windows 10 64-bitową, poproszę o taki i taki moduł dla systemów 64-bitowych endpointowych i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj wiele rzeczy widać. Komunikacji Command and Control, widzicie, nie zaobserwowaliśmy, czyli tutaj mamy pole do popisu, żeby zrobić improve'a w naszym środowisku. Ale już malicious transfer, widzimy, że eventy są, jak najbardziej możemy sobie je rozwinąć, zobaczyć te eventy, w czym zostały wykryte, jakie źródła nam na to zareagowały. Znowuż mamy Splunka, na którym notable event z IDS-a powstał, czyli tak naprawdę FireEye wysłał logi do Splunka, FireEye NX wysłał logi do Splunka, na podstawie których powstał ten event, no i automatycznie, ponieważ jesteśmy po API tutaj zintegrowani z FireEye'em, widzimy też ten alert bezpośrednio z NX-a. No i tutaj mamy dalej następne tak naprawdę moduły, które zostały pobierane i dalej zostały wykryte również w podobny sposób. Download Ryuk, detected, dwa eventy. Znowuż będziemy tutaj mieli tą sytuację, że wykryte to zostało na etapie komunikacji sieciowej i komunikacji powstanego eventu w Splunku. Widzicie, potwierdzamy. No i mamy AD Reconnaissance. Tutaj zatrzymamy się trochę dłużej. Zobaczcie, ile eventów tutaj w ogóle powstało. Tego jest zatrważająca ilość. To wskazuje na dwie rzeczy. Jedną rzeczą jest to, że prawdopodobnie gdzieś mamy jakiś błąd w regule korelacyjnej, bo no, prawdopodobnie te eventy są mocno związane ze Splunkiem i się przewinęły kilkukrotnie. Można wykryć właśnie błędnie przygotowane reguły korelacyjne na systemach CM-owych. Świetny tool do tego, żeby przetestować, jak to sobie działa. Ja pisząc na reguły, zawsze mamy problem tak naprawdę z tym, że napisaliśmy, chcieliśmy sprawdzić, musimy wywołać takie eventy bezpośrednio na systemie. Wtedy albo ja, albo któryś z kolegów zespołu, nie wiem, kilkukrotnie się źle loguje, albo wywołuje tak naprawdę jakiś event, security event ID, który potrzebujemy do sprawdzenia. Tutaj macie narzędzie, które w akcjach możemy sobie bezpośrednio odpalić którąś z akcji i przyspieszyć ten proces walidacji. No widzimy tutaj, tych zdarzeń jest mnóstwo. Mamy tutaj dostęp bezpośrednio do logów, które występują na Splunku. Pozwólcie, że sobie to zwinę, bo nam to tutaj ten ekran dosyć mocno rozszerzy. Zobaczcie, w takiej akcji wykonywanej już bezpośrednio na endpoincie, bo to już zostało wykryte przez agenta i wykonane tak naprawdę nie po stronie sieci, tylko po stronie endpointa. Widzimy dokładnie logi z agenta SIP-a, który wykonywał swoje zapytania bezpośrednio na stacji końcowej. Robił rekonesans po prostu środowiska, tak? Grupy HMI-a. Robił. Mamy zrzutkę z tych grup. Mamy net local group administrator, czyli tak naprawdę kto, jacy administratorzy, jacy memberzy są dla grupy administratorów w naszej domenie. Mamy też opis tego, co planowane było w tej akcji do wykonania przez system. Tak? Czyli tutaj macie podsumowane dokładnie dla rekonesansu AD, jakie rzeczy można sobie wykonać. Też przydatna rzecz z tego powodu, że możemy sobie z palca odpalić takie rzeczy u nas po stronie hosta i zobaczyć, czy któreś z systemów reagują. Można na tej podstawie też zbudować sobie na przykład regułę korelacyjną do SIEM-a, która będzie sprawdzała nam wystąpienie chociażby takich zdarzeń. Więc znowuż zahaczamy o tą naszą konkluzję z tej sesji. Uczy, bawi,
waliduje, tak? Więc mamy tutaj całość w jednym miejscu. No i mamy kolejną akcję, czyli lateral movement. Została ona wykryta w dwóch fazach. Również możemy sobie zajrzeć, jakie były źródła takiej detekcji. Mamy trzy eventy zgłoszone. Widzicie, że na splanku widzimy takie zdarzenia i widzimy również takie zdarzenia na FireEye'u, przeskoczenie pomiędzy stacjami. I mamy wykorzystanie PS-Execa. Również zostało to wykryte. Mamy wygenerowane eventy. Czemu ja tak o te wszystkie eventy zahaczam? No bo to jest istotne tak, że możemy mieć taką sytuację, że na przykład powstaje nam event na FireEye'u, który jest związany bezpośrednio z którymś modułem. Tutaj zobaczcie, macie na przykład Smart Vision Alert. To jest moduł w systemie, który nie jest z defaultu włączany. Tak? Gdybyśmy na przykład nie mieli tak skonfigurowanego NX-a, żeby wykrywał nam różnego rodzaju indykatory związane właśnie z usługą Smart Vision, nie byłoby to zaobserwowane. Dlatego też moglibyśmy poprawić sobie taką konfigurację tego typu systemów. I tak naprawdę się stało. Podczas zabawy w laboratorium, jak testowaliśmy sobie przed dzisiejszą sesją te spotkania, widzieliśmy, że na przykład powinien taki alert mieć miejsce. Dokonfigurowaliśmy tego FireEye'a, automatycznie zwiększyła nam się ilość alertów. Ale mogła być taka sytuacja, na przykład FireEye to wykrywa, ale na przykład w ogóle nie wysyła takich informacji do Splanka albo do jakiegokolwiek naszego innego SIEMA. Też moglibyśmy zweryfikować, czemu na przykład pewnego rodzaju rzeczy nie są wysyłane. No i mamy ostatnią akcję infiltracji. Mamy za pomocą Canvas Framework mamy komunikację powrotną do Command and Control, gdzie następuje eksfiltracja danych. I zobaczcie, nie mamy żadnego systemu DLP. Command and Control jest dobrze ukryte, nie wpada na żadne listy reputacyjne. No i niestety, zero eventów, akcja uznana jako mist. I to świadczy o tym, jak bardzo przydatny ten system w ocenieniu tego miejsca, w którym na daną chwilę jesteśmy, jest. Ponieważ jest w stanie nam bardzo prosty sposób uzmysłowić, czego nam brakuje, jeżeli byśmy byli ofiarą tak naprawdę zaawansowanego ataku APT. Widzimy, z jakich systemów mamy zrobione detekcje, widzimy, jakie eventy są generowane i czy są one generowane poprawnie. Wiemy, gdzie może to zostać poprawione, ale widzimy również, gdzie tak naprawdę mamy braki. Widzimy, że tak naprawdę nie mamy żadnego systemu, który jest w stanie ochronić przed eksfiltracją danych. I widzimy, że na przykład moglibyśmy jeszcze wiele miejsc poprawić, bo tak, e-mail nie zadziałał, nie zadziała eksfiltracja i w tym momencie mamy pracę domową do odrobienia i jesteśmy w stanie popracować nad tym, zaplanować sobie sensownie budżety, wiedzieć, gdzie jest nasza pięta achillesowa. I ten system pozwala jeszcze w wielu miejscach tak naprawdę na analizę poprzez pracowników Security Operations Center, menadżerów Security Operations Center, tych elementów, które są do poprawy, bądź do konfigurowania, bądź do pięcia dodatkowych źródeł do na przykład naszego właśnie SIEMA, z którego dyrektor bezpośrednio pobiera informacje o zdarzeniach. Dobra, ale tą częścią już tak naprawdę zajmie się Marcin. Pokażę wam dokładnie, gdzie operator czy osoba zarządzająca SOC-iem może skorzystać z tych systemów, żeby sobie ułatwić pracę planistyczną, ale również może wykorzystać to w formie edukacyjnej, bo tak jak wspominałem na poprzedniej sesji, pomyślcie, ile takich bardzo zaawansowanych ataków macie u siebie w Security Operations Center w ciągu miesiąca. Moim zdaniem na palcach jednej ręki można by to policzyć, a tutaj możecie w sposób bezpieczny wyrabiać odpowiednie nawyki tak naprawdę na każdej linii analityka. Czy to będzie linia pierwsza, czy druga, czy trzecia, odpalając im tego typu ataki, planując im takie zadania szkoleniowe, bez informowania ich, uczycie ich odpowiedniej reakcji, uczycie tego, że gdyby ten atak był prawdziwy, automatycznie będą wiedzieć, co robić, bo przejdą przez to kilkukrotnie właśnie poprzez takie proste ćwiczenia. Dobra, oddaję głos Marcinowi, a my słyszymy się za chwilkę.
Witam ponownie. Szybka transformacja Konrada, tym razem we mnie. Tak jak tutaj Konrad nadmienił, podczas swojej sesji dość głęboko wniknął w to, jak security validation może wyglądać. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć kilka słów na temat właśnie tej biblioteki zdarzeń, którą dostarczamy w ramach tego systemu oraz tego, jak możemy raportować i jakie fajne dane wyciągać też dla warstwy managementowej, bo nie ukrywajmy, dość często osoby techniczne doskonale zdają sobie sprawę, czego potrzebują, żeby ten stan bezpieczeństwa jeszcze poprawić. Czasami brakuje nam sposobu na wykazanie tej potrzeby w sposób zrozumiały też dla osób decydujących, podejmujących decyzje o tym, na co dany budżet ma być przeznaczony. OK, więc zacznijmy sobie od przeglądu biblioteki, którą tutaj Konrad delikatnie wam pokazał. Każda z sekwencji czy ewaluacji jest zbudowana z pojedynczych akcji. Możecie tworzyć własne, o tym wspominałem. Jeżeli chodzi o gotowe ewaluacje, to chciałem wam pokazać też taką przykładową, która w zeszłym roku została dodana. Dotyczyła ona grupy Maze. Jak pewnie większość z nas słyszała, w zeszłym roku grupa Maze bardzo mocno namieszała na rynku w kontekście zupełnie odmiennego podejścia do atakowania ofiar i szyfrowania tych danych, ale to było połączone z, tak naprawdę z eksploitacją i z przejęciem dostępu do infrastruktury, a dopiero potem z wyciągnięciem danych i z zagrożeniem ich zaszyfrowania bądź też właśnie opublikowania. Więc zobaczcie, że ta ewaluacja, ona zawiera tutaj kilkanaście etapów, począwszy od phishingu przez właśnie malicious file transfer. I pierwsza rzecz, na której chciałem się zatrzymać, to jest to, że zobaczcie, dostarczamy wam różne warianty. Jak wiadomo, to się zmienia na przestrzeni czasu, te próbki będą się zmieniały. Bardzo często odzywacie się do nas z pytaniem, czy mamy nowy wariant, który zauważacie, bądź też, czy jesteśmy świadomi, że nowy wariant powstał. Tego typu system może wam to dostarczyć bardzo szybko. Co więcej, jak idziemy sobie dalej przez te poszczególne kroki, to widzimy też, że nie pomijamy tych trudniejszych etapów, jak właśnie komunikacja z Command and Control, czy dodatkowe exploit kity, które grupa Maze wykorzystywała. I całość tego jest dostępna właśnie w tej gotowej ewaluacji. Przejdźmy na chwileczkę teraz do sekwencji, bo tam też są całkiem ciekawe elementy. Sekwencje z kolei mają odzwierciedlać taki właśnie typowy atak, który zawiera w sobie kilka faz i jak ta sama nazwa wskazuje, wykonujemy je step by step. I tutaj też możecie znaleźć tych sekwencji całe mnóstwo, które są w systemie dostępne. Jak widzicie, mamy też sekwencje nie tylko na Windowsy, ale też na środowiska Macowe i typowo Linuxowe. Również te, które zobaczcie, odnoszą się wprost do grup APT. I to też jest dla was cenna informacja, że w tym systemie w ramach tego kontentu można otrzymywać także tego typu dane, tego typu akcje, które są bardzo, bardzo trudno dostępne jakimś innym kanałem. Nawet posiadając tak zwany Threat Intelligence Feeds, nie zawsze będziemy mieli dostęp właśnie do TTPs i do tego, jak atakujący w sposób operacyjny wykorzystuje te poszczególne kawałki, tak? Można mieć dostęp do poszczególnych próbek, ale ubranie tego w cały killchain jest już o wiele trudniejsze. Tutaj możemy sobie to wykonać. I też zobaczcie, że jeżeli mamy operacje, które są destrukcyjne, to naturalnie one mają odpowiedni tag, który powoduje, że nie będziecie w stanie tego wykonać na jakimkolwiek innym aktorze niż aktor, który jest umieszczony w tym bezpiecznym środowisku, czyli właśnie w naszym Protected Theater. Teraz przenieśmy się na chwileczkę do biblioteki plików, bo tutaj znajdują się te elementy składowe, z których możecie budować własne akcje i z których są zbudowane akcje już w systemie dostępne. Ta biblioteka znowu przychodzi z dobrodziejstwem inwentarza, ale możecie ją rozbudowywać samodzielnie, bo oczywiście udostępniamy tutaj opcję Upload File i możecie wybrać dowolny własny plik, co też pomaga, bo bardzo wielu z was posiada różnego rodzaju feedy i to jest właśnie miejsce, żeby te feedy w sposób operacyjny wykorzystywać. Tak? Nie trzeba tutaj jakby męczyć się z tym, żeby przetestować, czy dana nowa próbka zapana będzie gdzieś tam dla nas zagrożeniem.
Też każdy z tych plików jest tagowany, też wy dodając nowe pliki możecie takie tagi konfigurować, łącznie z tym, że możecie robić to jako restricted malicious po to, żeby właśnie nie zrobić sobie no, takiego kolokwialnie mówiąc kuku, odpalając coś niebezpiecznego. W ogóle sekwencje, akcje, które dodajecie jako custom, przechodzą taki dwuetapowy tryb. W pierwszym kroku po dodaniu nie można ich wykorzystywać, one mają tak zwany tryb pending review i dopiero jak osoba z odpowiednimi uprawnieniami zatwierdzi taką akcję jako dopuszczoną do działania w waszym środowisku, to dopiero można ją w sposób operacyjny wykonać. Okej, zobaczmy jeszcze jeden element, czyli jak przejdziemy sobie do action, jak można budować własne akcje, bo najczęstszym scenariuszem będzie pewnie skopiowanie jakiejś istniejącej i jej modyfikacja, ale chciałem też wam pokazać, że można robić to zupełnie od początku, czyli możecie też budować tego typu akcje samodzielnie, oczywiście dodając swoje pliki, które wcześniej do tej biblioteki wrzucicie. Tutaj dowolność jest bardzo, bardzo duża. Natomiast potem przechodzimy do tego, tak jak też to tworzy nasz tak zwany Behavior Research Team, czyli dajemy wam to samo narzędzie, które służy nam do budowania tych akcji w sposób taki powszechny dla wszystkich klientów. I tutaj wydaje mi się, że bardzo fajną opcją jest ta opcja Validate Syntax i też wyjaśnienie tego, jakich zmiennych, jakich parametrów możecie używać. To bardzo pomaga z tym, żebyśmy łatwiej w ten system weszli, żebyśmy mogli łatwiej go używać i po prostu w pełni wykorzystywać te możliwości, które on daje. Czyli cały ten proces budowania takiego customowego host CLI action, na tym przykładzie się opieram, jest tutaj dobrze opisany i system no, też pilnuje, żebyśmy takich błędów nie popełniali. Okej, to teraz przejdźmy do trochę bardziej ogólnych tematów, czyli jak tą wiedzę taką bardzo mocno techniczną, którą wam Konrad pokazywał, wykorzystać też trochę do raportowania, do tego, żeby pokazać, że fajnie pracujemy, że dobrze z tym bezpieczeństwem sobie radzimy, a wreszcie, że to, co inwestujemy, po prostu ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Konrad pokazywał wam wyniki poszczególnych tak zwanych jobów i to jest ok, jeżeli chcemy patrzeć one by one i skupiać się na poszczególnych akcjach, ale też bardzo często będziemy chcieli zobaczyć, jak to wygląda wysokopoziomowo, czyli możemy sobie zwizualizować, jak wyglądały poszczególne grupy akcji, które wykonaliśmy i myślę, że dużym plusem tego jest to, że my nie tworzymy tego raportu, on po prostu aktualizuje się w miarę wykonywania akcji, czyli jeżeli będziemy wykonywać więcej operacji, które uwzględniają data exfiltration, z którym jak najwyraźniej w obecnej konfiguracji środowiska sobie nie radzimy, bo to są wszystkie akcje, które zostały pominięte, nie zostały wykryte przez żaden system, to zwyczajnie ten dashboard będzie się tutaj nam budował. Co więcej, możemy też robić sobie porównanie, na przykład w czasie, tak? Możemy zobaczyć, jak było miesiąc temu, jak jest dzisiaj i pokazać jasno, jak pomocne były wasze akcje polegające na modyfikacji konfiguracji, czy dołożeniu nowego komponentu, czy zmianie istniejącego. Możemy też pokazywać te różnice pomiędzy naszymi zonami, czyli tymi podsieciami, które będą nam reprezentowały różnego rodzaju fragmenty waszego środowiska, co też jest przydatne i warto mieć coś takiego na pokładzie. Odnosiliśmy się również do Mitre i do Mitre lubimy się odnosić także w tym rozwiązaniu, bo tak naprawdę zdecydowana większość tych akcji, które macie u siebie w Mandiant Security Validation, posiada tagowanie, które pokazuje nam, w której taktyce i jaką technikę realizuje dana akcja. I o Mitre chyba już nie ma vendora, który by nie mówił. Natomiast potem stajemy przed takim wyzwaniem jak weryfikacja tego i na ile takie pokrycie Mitre zapewniamy. I to jest to miejsce, które nam to umożliwi. Czyli po wykonanych akcjach my możemy zobaczyć, które z technik i taktyk zostały wykorzystane i jak nasze security controls radzą sobie z nimi. Co też daje nam taką fajną podstawę do tego, żeby zaplanować
co robimy w kolejnych miesiącach czy nawet latach jako plan budowania naszego bezpieczeństwa. Bo bazujemy, najczęściej oczywiście zaczynamy od tego, gdzie mamy najwięcej braków, tak? Te obszary chcemy pokryć, to jest naturalne, więc tu mamy czarno na białym pokazane, gdzie moglibyśmy taki proces rozpocząć. Znowu ten raport tutaj jest bardzo szeroki, my tych akcji aż tyle nie wykonywaliśmy w tym środowisku demo, no ale zwykle on się bardzo szybko zapełnia w miarę jak postępuje wasz proces testowania i weryfikacji. Jak odkryjemy sobie jakąś kategorię, która daną technikę realizowało, no to zobaczymy też sobie, jak poszczególne security controls poradziły sobie z tą konkretną akcją, operacją. Co też daje nam szansę, żeby zobaczyć właśnie, czy są jakieś nakładki i pokrywające się kompetencje różnego rodzaju rozwiązań, albo gdzie są te gapy, które musimy właśnie załatać i to w trybie pewnie najbardziej priorytetowym. Tak, więc MITRE tutaj jak najbardziej możemy sobie w sposób operacyjny wykorzystać. Co dalej? Dalej oczywiście mamy też moduł raportujący, który znowu pozwala nam w sposób customowy już zbudować taki raport. I ja sobie taki raport właśnie na potrzeby dzisiejszego spotkania zbudowałem. Mieliśmy sporo akcji dotyczących malicious file transfer, więc zbudowałem sobie raport, który ma nam pokazać trochę, jak to szło z tym malicious file transfer. I zobaczcie, że po pierwsze budowa raportu jest naprawdę prosta, polega na dodawaniu i uzupełnianiu treści poprzez widgety. To ja decyduję, co w każdym z nich się znajdzie. Każdy z nich można jeszcze dodatkowo odfiltrować. Cały raport w ogóle może podlegać filtrowaniu i skupiać się na wybranej części akcji. Dodanie kolejnego to jest po prostu add component, gdzie określam, jakiego rodzaju komponent chciałbym tutaj widzieć, czy to ma być wykres kołowy taki, czy owaki. Jest to bardzo, bardzo łatwe w użyciu. Natomiast finalnie zobaczcie, że byłem w stanie naprawdę w 5 minut wyklikać sobie raport, który pokaże mi najpierw wysokopoziomowo, jak wyglądały te akcje opierające się na malicious file transfer. No i to jest ta suma pokazująca ilość wykrytych, zaalertowanych, czy wreszcie missed akcji. I to jest pierwszy krok, taki overview, tak? Z drugiej strony wiadomo, że każda średnia trochę nam zaciemnia obraz, więc na drugim widoku pokazuje, jak to wyglądało w czasie. I tutaj już więcej widać. Na początku mieliśmy sporo operacji typu mist. W miarę kolejnych testów coraz więcej padało kategorie detected i alerted. I o to nam chodziło też, żebyśmy pokazali wam, że również u nas to był proces, tak? To nie tak, że środowisko było od razu idealne. I to, co się chyba podoba najbardziej, przynajmniej do tej pory, jak to pokazywaliśmy, zobaczcie, że możemy taki trend pokazać, tak? No i u nas też tak to wyglądało. Wdrażaliśmy sobie to rozwiązanie. Nie wszystkie systemy bezpieczeństwa, jak to w labie, od razu działały optymalnie i na początku z trendu bardzo dużej części akcji typu mist przeszliśmy na trend już o wiele lepszy, gdzie te wyniki bardziej odpowiadały naszym oczekiwaniom, tak? Czyli te testy wychodziły lepiej. Ten raport można sobie zmieniać, można go rozbudowywać i zobaczcie, że z takim raportem naprawdę też o wiele łatwiej rozmawiać wam z osobami, które podejmują decyzje na temat tego, jakie środki przeznaczyć i to ryzyko zwizualizować, tak? Nie mówić o tym, co mogłoby się wydarzyć, tylko pokazać to, co się faktycznie w środowisku wydarzyło. To już nie są dywagacje na zasadzie być może ta podatność będzie wykorzystana, tylko wprost pokazujemy, że zobaczcie, tak można ją wykorzystać. Tutaj są twarde dowody. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, jeżeli chodzi o istniejące systemy. Żeby móc więcej, potrzebujemy systemu klasy X, tak? Który nam uzupełni istniejący pozbiór rozwiązań. Na koniec pozwólcie, że jeszcze pokażę wam jeden element, który chyba w tym labie nie został, albo został, zaraz zobaczymy, skonfigurowany. To jest to odniesienie się do śledzenia zmian. Czyli naturalnie pracując z takim systemem, po pewnym czasie nabierzecie takiej pewności i też wprawy w tym, żeby określić te kluczowe testy, które chcielibyście robić w sposób cykliczny. I oczywiście jest to możliwe, żeby sobie taki test zaschedulować. Natomiast ten moduł, czyli moduł AIDA, daje wam jeszcze jedną możliwość. W takim schedulerze określimy sobie, jaka jest wartość oczekiwana takiego testu. Czyli jeżeli ja określę, że zawsze oczekuję, żeby dany test był
z wynikiem prevented, to każdy inny będzie mi wzbudzał alert, tak? No i tutaj widzimy taką sytuację, że mamy skonfigurowany jeden aktywny monitor, jeden unikalny check w ramach tego monitora, no i ten check nam alertuje. No i to jest ta sytuacja, którą Konrad tutaj przedstawiał, czyli dla tego przykładu ten phishing email w tym wypadku nie był alertowany i dlatego jest wzbudzany alert. W czym to pomaga? W dwóch aspektach. Po pierwsze, bardzo fajnie jest zrobić sobie tego typu checki, które będą dotykały tematyki związanej z segmentacją sieci. To jest coś, co bardzo łatwo jest przeoczyć, a w naszym ujęciu i też z doświadczenia pochodzącego z Incident Response, tak naprawdę jest to ostatni element, który powoduje najczęściej, że dana operacja atakującego no, kończy się sukcesem takim bardzo, bardzo spektakularnym, czyli wyciągnięciem jakichś informacji chociażby z waszego środowiska. Z drugiej strony w ten sposób możemy też traktować wszystkie te operacje, które wykonywaliśmy w pierwszej iteracji testowania, których wyniki ewidentnie nas nie zadowalają albo wiemy, jesteśmy przekonani, że powinniśmy taki atak łapać, no i wdrażamy proces zmian, który ma spowodować, że ta sytuacja się zmieni, więc możemy taki check sobie ustawić i proces zmiany zakończyć tym, że sprawdzimy faktycznie, czy ta zmiana, którą my wprowadziliśmy, czy ta implementacja pomogła nam, tak? Czy poprawiła tą sytuację, a jeżeli tak, to jak to teraz wygląda z perspektywy takiego systemu testującego, a co za tym idzie też z perspektywy potencjalnego atakującego. Okej, no to tyle, jeśli chodzi o moje podsumowanie z samym systemie. Zostańcie z nami jeszcze dosłownie chwilkę, bo chciałbym domknąć ten temat takim podsumowaniem i przypisaniem poszczególnych rzeczy, które już dzisiaj widzieliście, do naszego hasła, czyli uczy, bawi, waliduje. Za chwileczkę wracamy z tym podsumowaniem. Obiecuję, to ostatnia zmiana miejsc, którą obserwujecie w moim wykonaniu, ale pozwólcie, że przejdę jeszcze przez właśnie krótkie zebranie tego wszystkiego, co zobaczyliście podczas tego demo. W odniesieniu do samego tytułu tej części konferencji, czyli uczy, bawi, waliduje. Na pewno fajnie jest się uczyć przez zabawę, a przy okazji uzyskiwać ten efekt weryfikacji tego, jak środowisko działa, tak? Jak dobrze działa, bądź gdzie są miejsca do poprawy. Więc spróbujmy przypisać sobie te rzeczy, które widzieliście, do poszczególnych sekcji. Zaczynam od validation, no bo to jest ten taki korowy aspekt Mandiant Security Validation, który ma za zadanie pokazać wam, gdzie jesteśmy dzisiaj, gdzie byliśmy miesiąc temu i gdzie chcielibyśmy się widzieć za miesiąc i dalej, tak? Czyli te wykresy, które pokazywałem, myślę, że są bardzo pomocne w tym, żeby od ogółu być w stanie pokazać, jak to wygląda dzisiaj, przechodząc przez szczegóły, przez poszczególne akcje, które wykonywaliście, przez poszczególne wektory ataku, które były testowane. Generalnie rzecz biorąc, żeby to wszystko zebrać w całość, tak? Teraz dlaczego jeszcze jest to istotne? O tym też Konrad tutaj wspominał. Bardzo fajne narzędzie, które będzie pozwalało wam wykorzystać SIEM-a w 100% albo nawet jeszcze wyżej, tak? Utrzymanie SIEM-a jest trudnym zajęciem, to jest żmudne zajęcie, też wymaga dużej cierpliwości, determinacji. Przy współudziale Security Validation naprawdę wam to ułatwimy, ponieważ tak jak Konrad pokazywał, zobaczycie sobie, czy to, co jest na pokładzie do tego SIEM-a fajnie wysyła eventy, jeżeli już coś wykryło. A z drugiej strony zobaczcie, że też możemy pokazać, że nawet jak eventy wpadają do SIEM-a, ale nie wywołują żadnej reguły korelacyjnej, to niestety, ale w większości przypadków to umknie waszej uwadze. I to jest najgorsze, tak? Takie poczucie, że mógłbym o czymś wiedzieć, ale z jakiegoś powodu tego nie zobaczyłem. Więc ten tuning SIEM-a to jest bardzo fajny use case, który realizujemy za pomocą Mandiant Security Validation. Mówiłem o MITRE. Czy MITRE jest twoim przyjacielem? Chcielibyśmy, żeby był. Tak jak powiedziałem, wszyscy, myślę, w świecie cyber bardzo mocno do MITRE się odwołują. My również to robimy. Pytanie, jak to zwizualizować, jak to w sposób operacyjny przedstawić. Myślę, że taki dashboard, tutaj już widzicie dużo więcej wyników pokazujący, jak poszczególne techniki, taktyki są realizowane, jak są obsługiwane przez wasze systemy bezpieczeństwa, fajnie pozwoli zarządzić tym, jak powinniśmy kontynuować proces budowania bezpieczeństwa, żeby dodatkowe zakresy sobie tutaj fajnie pokryć. No i wreszcie uczy, tak? Waliduje, uczy. Skąd możemy czerpać tą wiedzę?
Chcielibyśmy, żeby w ramach tego systemu zaoferować wam ten content, który będzie odpowiadał bieżącym potrzebom. I tak też robimy. Tutaj umieściłem przykłady tak zwanego headline content, tego z ostatnich miesięcy tak naprawdę, żeby wam pokazać, jak szybko reagujemy na to, co w świecie cyber jest istotne, bo o to jesteście często pytani, tak? O te nagłówki, które ktoś gdzieś sobie tam przyuważy bądź przeczyta i chce odpowiedzi, czy ten typ ataku jest dla was czymś groźnym, czy musimy się przejmować. Przykład Microsoftu z ostatnich kilku tygodni, kiedy już dosłownie 48 godzinach w systemie pojawił się content, który umożliwiał wam sprawdzenie, czy w danym środowisku możliwe jest wykorzystanie tej podatności, o której Microsoft poinformował, tak? Tak samo było, jeśli chodzi o ostatnią podatność Axeliona. I generalnie rzecz biorąc, w zeszłym roku takiego tylko i wyłącznie headline contentu opublikowaliśmy ponad 700 akcji, które realizowały testy właśnie w kontekście różnego rodzaju newsów, które się pojawiały. Z drugiej strony nauka to też nowi ludzie, czyli szkolenie waszych pracowników, czy to tych nowych, którzy się dopiero pojawiają na pokładzie, czy już istniejących. Myślę, że ten proces uczenia chyba nigdy się nie kończy i to jest fajne w cybersecurity, że musimy te kwalifikacje podnosić. Zobaczcie, że ten proces może być znakomicie realizowany przy wykorzystaniu Managed Security Validation, no bo jak lepiej nauczyć człowieka pracować z waszymi systemami bezpieczeństwa, niż kazać mu obsługiwać incydenty w tym środowisku, ale na waszych warunkach, tak, na waszych zasadach, w sposób bezpieczny. Więc możemy to wykorzystać zarówno dla nowych ludzi, jak i tych istniejących. No i mieć taki bezpieczny poligon do testowania różnego rodzaju pomysłów, do testowania też różnych customowych reguł, które piszecie, które tworzycie i weryfikacji, jak dobrze one sobie poradzą z nowymi zagrożeniami. No i któż nie lubi się w pracy bawić? Przez te wszystkie sesje widzieliście systemy, które mają dać wam więcej czasu na rzeczy, które mają sens. I tak też jest tutaj, bo zamiast budować sobie za każdym razem środowisko testowe, możecie spędzić ten czas na przykład na analizie tego, co robi dany threat actor. Jeżeli połączymy sobie to rozwiązanie z feedami threat intelowymi, które będą umożliwiały utworzenie tak zwanych profili threat actora, no to wreszcie będziecie mieli możliwość zapoznania się w praktyce z tym, jak grupy APT sobie poczynają, jakich technik wykorzystują. Czasem się zdziwicie, że to nie są wcale techniki, których wy nie znacie, ale no, są wykorzystywane w specyficzny sposób. Możliwości jest mnóstwo, więc ta zabawa też jest możliwa właśnie dzięki temu, że w sposób automatyczny czy semiautomatyczny robicie całą pozostałą pracę. Jeżeli chodzi jeszcze o threat intel, tutaj z pomocą przez mi wczorajszy wynik Forrestera, jeśli chodzi o dostawców threat intela, udało nam się znowu być tym liderem, jeżeli chodzi o dostawcę threat intela. I tutaj jest ta diametralna różnica między dostarczaniem feedów, a właśnie dostarczaniem wiedzy o TTPs atakujących. My zajmujemy się jednym i drugim, bardzo mocno kładąc nacisk na właśnie profile tych threat actorów, co potem finalnie w tym systemie pozwala nam zbudować konkretne ewaluacje w kontekście właśnie różnego rodzaju threat actorów. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, to myślę, że spokojnie ten system pozwoli wam pobawić się, jeżeli można takiego słowa użyć, właśnie z grupami APT, znowu w sposób bezpieczny i na waszych warunkach. To tyle, jeżeli chodzi o moje podsumowanie. Prawie zmieściłem się w czasie. Zachęcam do tego, że jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo proszę zadawajcie je w czacie. Zostaję tutaj jeszcze z wami w tak zwanym backendzie i będę te pytania widział. Natomiast teraz dziękuję bardzo za uwagę i przekazuję głos do studia.